Siemano, z tej strony Kornik, a ze mną Arab. Powiedz mi, jak to jest dowiadywać się tak, w tak krótki czas do walki o tym, że będziesz walczył i to no, w formule, która nie jest pod ciebie, tak? No bo bądźmy szczerzy, no MMA formuła byłaby taką, która by cię faworyzowała. No tutaj mamy boks, jak ty się w tym odnajdujesz? Akurat ta walka mnie bardzo cieszy i nie mam tu żadnej presji, bo jest to jakby płaszczyzna mojego przeciwnika, ulubiona, moja niekoniecznie. Poza tym walka na ostatnią chwilę, czyli też nie było tego stresu związanego z całym przygotowaniem, z budzeniem się, myśleniem o przeciwniku, więc jakby ja się cieszę z tej walki. Szczególnie właśnie z tego, że ja w ogóle presji nie mam. Jakby chcę wygrać, ale tak naprawdę czy coś się z złego stanie, jakby mi nie poszło, no nie, bo to jest nie moja płaszczyzna. Więc ja się bardzo cieszę z tej walki i dam z siebie wszystko. Powiedziałeś, że nie twoja płaszczyzna, no ale te stójkowe techniki, no też już trenujesz, no już w latach. No tak, tylko że jakby trenuję całe przekrojowo, a nie taki, no sam boks to chyba mam najsłabszy w ogóle ze wszystkiego, co robię. No powiedz mi, w jakim etapie treningowym byłeś, jak się dowiedziałeś o tej walce? No, tak totalna laba, czy jednak tam bywałeś na sali treningowej? Nie, ja jestem po dwóch obozach. Byłem właśnie na Zenicie, na obozie z Zenitem Łódź, na obozie z Jenelem i potem po tych obozach zrobiłem tydzień przerwy, w ogóle nie trenowania, bo były ciężkie te obozy. I zrobiłem w poniedziałek zapasy, we wtorek jiu-jitsu i się dowiedziałem o walce bokserskiej. A powiedz mi, długo zastanawiałeś się ogólnie nad wzięciem tej walki? Nie. Od razu, jak tylko Marcin Bandel mi powiedział, czy bierzemy walkę, to od razu się przybiłem. Dobrze, no to teraz skupmy się na najmocniejszej stronie twojego przeciwnika. Fizycznie może być silniejszy, bo jest też w przygotowaniach, był w całym ten okres zrobił, też widać formę, tu żyły na brzuchu ma. Może ma też lepsze warunki, jest troszkę wyższy. Ale ogólnie jak się porównywaliśmy, przed chwilą staliśmy koło siebie, to ja go zapamiętałem, że jest w ogóle wyższy ode mnie. On wcale nie jest tak dużo wyższy, mamy właściwie niedużo jest ode mnie jakby większy i zasięg też może mieć lepszy, ale nie tak drastycznie jakiś, więc myślę, że będzie bardzo wyrównana walka, jeśli chodzi o nasze proporcje, mimo że uważam, że chyba jest po prostu jest w przygotowaniach, więc muszę uważać. No właśnie też, kiedy dowiedziałem się o walce, miałem wrażenie, że jest dużo wyższy od ciebie. Jak tutaj was zobaczyłem, to wcale tej takiej różnicy aż takiej wzrostowej nie ma, ani w zasięgu, ani tak jak mówimy o wzroście. Powiedz mi, wydaje ci się, że dla niego to jest na plus czy na minus, że dowiaduje się o zmianie przeciwnika w tak krótkim czasie i czy zmiana na twoją osobę przede wszystkim jest na plus czy minus? To znaczy, on się o mnie dowiedział i ja się dowiedziałem o walce w tym samym czasie, więc myślę, że ani na plus, ani na minus. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Powodzenia w walce. Dziękuję. Leż na Media Training.